Rozdział pierwszy Mama Raz tylko dotknąłem jej najczulszego nerwu, wprowadzając ją w stan paraliżu i wyzwalając w niej falę panicznego strachu. Zrobiłem to niechcący, jeszcze nie rozumiejąc, że przez ten krótki moment widziałem ją taką, jaka była naprawdę. Zwykle beztroska, spóźniająca się, dygresyjna i skłonna do wzruszeń, siedziała teraz przede mną blada, Racjonalnie świadoma całej grozy, na jaką ją narażam. Nie ją jedną tylko. Nic nie rozumiesz, nie wiesz, co robisz, nie wiesz, jaki los szykujesz sobie, jaki los szykujesz jemu, wskazała należące w becie niemowlę, mego syna. Ależ, mamo, na Boga, o co ci chodzi, to tylko jedno niewinne zdanie, dopadło ją fatum. Ręce jej drżały, drżał głos, zbladła. Była jak płowa zwierzyna złapana wewnyki, która im bardziej próbuje się wyrwać, tym większy zadaje sobie ból. Luty 1991 roku Lech Wałęsa już od niemal trzech miesięcy był prezydentem polskim. W małej kuchni mieszkania w Pogierkowskim bloku w Dolnym Wrzeszczu przy ulicy Bochomolca właśnie kończyłem książkę o Lechu. Wodza wystukiwałem na walizkowej maszynie do pisania ustawionej na małym kuchennym stole tuż koło zlewozmywaka. Był to właściwie reportaż z frontu Wojny na Górze. Tak Lech określił to, co sam wywołał – przedwczesny i fatalny podział obozu Solidarności. Rozpadały się przyjaźnie, pękały lojalności, tworzyły się frakcje. Nie był to dobry czas dla nazbyt naiwnych i nazbyt idealistycznych młodzieńców. Zaczęła się bezpardonowa walka. Uwolniony dżin władzy rozpalał głowy, popychał do intryk i wyścigu o dostęp do ucha Lecha. Jako jego rzecznik prasowy wszystko to obserwowałem z bliska. Nierzadko ze zbrzydzeniem. W ciągu kilku miesięcy rządów premiera Tadeusza Mazowieckiego, Lech ze współtwórcy i obrońcy pierwszego niekomunistycznego gabinetu stał się głównym atakującym. Dynamika zdarzeń była taka, że u innego Lecha zaczynałem robotę, a u innego pracowałem. Nie podzielałem wyborów politycznych mojego szefa, co mnie oczywiście dyskwalifikowało jako jego rzecznika. Na cynizm i mimikrę nie chciałem i nie umiałem się zdobyć. Postanowiłem zrobić jedyną możliwą w tych warunkach rzecz powiedzieć Lechowi uczciwie, co o tym wszystkim sądzę, i podać się do dymisji. Odszedłem w lipcu 1990 roku. Właśnie skończyłem 27 lat, ale jak w starym dowcipie, niesmak pozostał. Wódz. – widzę to po latach – był autoterapią, rodzajem katharsis. Unikając niedyskrecji, czułem potrzebę opisania zbiorowej psychologii tamtej fatalnej historycznej chwili, co było moim małym wkładem w polską prozopografię, czyli w to, co Encyklopedia Britannica nazywa namieryzmem. Wpływ grup społecznych, środowisk, lobby na politykę, a tym samym na historię. Rzecz jasna, jak molierowski pan Jourdain, nie miałem wówczas pojęcia o istnieniu prozopografii ani namieryzmu. Nie przeszkadzało mi to jednak pisać prozu. Opisałem w książce scenę, która rozegrała się w rządowym samolocie. Trwała już wojna na górze. W tym pełnym złych namiętności czasie tylko profesor Bronisław Geremek ratując swoją iluzję solidarności robotników i inteligentów z sierpnia 1980 roku prometejskie marzenie Zygmunta Krasińskiego jeden tylko jeden cud z szlachtą polską polski lud chciał i potrafił jeszcze rozmawiać z ogarniętym ambicją władzy lechem w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie odbywało się 5 czerwca 1990 roku spotkanie z kardynałem Agostino Kazarolim. Polecha do Gdańska wysłano samolot z Warszawy. Gdy weszliśmy na pokład, w salonce czekał już profesor, który postanowił wykorzystać godzinny lot do stolicy na spokojną rozmowę. Surrealistyczna to była scena. Lech siedział rozparty w fotelu. Na stoliku leżała sterta zaadresowanych do niego listów, które Lech zawzięcie jeden po drugim otwierał długim kuchennym nożem. Profesor lekkim dyszkantem tłumaczył, dzielnie próbując bronić Lecha przed nim samym. Panie Lechu, nie powinien pan mówić o inteligentach jajogłowi. To ich obraża. Stoi pan na czele demokratycznego ruchu Solidarności który unieważnia wszelkie podziały na inteligentów i nieinteligentów na robotników i nierobotników mówił to człowiek który dziesięć lat wcześniej wraz z Tadeuszem Mazowieckim przywiózł do stoczni Gdańskiej list poparcia intelektualistów dla strajkujących robotników w 1980 roku Geremek przestał pisać średniowieczną historię zarzucił pracę habilitacyjną i zaczął historię współtworzyć współczesną to w stoczni nastąpiło zauroczenie Lechem, zadzierzgnęła się przyjaźń intelektualisty z robotnikiem. O tym, że robotnika z intelektualistą miało się dopiero okazać po tragicznej śmierci profesora Gieremka. Dodzwoniłem się wtedy do Lecha bodaj jako jeden z pierwszych dziennikarzy. Wałęsa był rozdygotany. Mógł być premierem, prezydentem. Tylko, że ja w sprawie Gremka nie mogłem się z tymi prawdziwymi Polakami porozumieć. Jestem dumny, że był moim przyjacielem. Zakończył. Tym razem w samolocie do Warszawy Lech na uwagi profesora odpowiadał wesołkowatą zaczepnością i złośliwościami, co róż próbując na ile jeszcze można sobie pozwolić. Pan przewodniczący najadł się dzisiaj szaleju. Powiedział zdesperowany Gieremek. Nastąpiła chwila krępującego milczenia. Już dawno mnie ostrzegano cedził teraz Lech, rozcinając kolejne koperty, żebym się nie zadawał z Żydami. Żydzi zawsze coś knują i stawiają na swoim. Panie Lechu, niechże pan przestanie. Nie może pan tak mówić. Zwłaszcza w Polsce, która jest jednym wielkim żydowskim cmentarzem. Nie ma już polskich Żydów. Niewielu przeżyło, a i tak większość wyjechała. A ci, którzy nie wyjechali, zostali w 1968 roku z Polski przez komunistów wyrzuceni. Więc, właściwie, o czym pan, panie Lechu, mówi? Nie ma, nie ma, ale są. Dlaczego Żydzi w rządzie Mazowieckiego nie chcą się ujawniać? Gdybym ja był Żydem, to bym był z tego dumny, ale ja nie jestem. A oni się wstydzą. Czego oni się wstydzą. Gdy dziś wspominam tamten dialog, robi na mnie większe wrażenie niż wówczas. Wtedy czytałem to jak zwykłą polityczną sprzeczkę, gdzie argument żydzi versus nie Żydzi był moralnie obojętny. Teraz dopiero dostrzegam, jak głęboko ugodzony słowami lecha, musiał być człowiek, który jako dziecko nielegalnie przekraczał granice getta. Widział okropieństwa śmierci głodowej, sam przeżył Holokaust, choć nie przeżył już jego ojciec, a brat w ostatniej chwili uniknął transportu do Treblinki. Jak samotny musiał się czuć w tej salonce. Nie pojmowałem wówczas ani emocjonalnego, ani moralnego wymiaru tamtej chwili. Oto zetknęły się dwa nieprzenikające się światy, dwie wrażliwości, które się nie spotykają, Albo zgoła spotkać nie mogą.